Małgorzata Bela w kampanii Zara Wiosna Lato 2019. Bela pracę profesjonalnej modelki rozpoczęła w 1997 roku, więc w branży jest obecna już od przeszło 20 lat. Na swoim koncie ma okładki najważniejszych magazynów modowych na świecie, w tym wielu edycji Vogue'a. Występowała w pokazach takich marek, jak Balenciaga, Calvin Klein, Versace, Givenchy czy Valentino. Choć modelka ma 41 lat, co w świecie modelingu jest poważnym wiekiem, wciąż jest aktywna zawodowo. Ale kariera modelki to nie wszystko, Małgorzata Bela ma wyższe wykształcenie, pracuje także jako aktorka. Grała u Małgorzaty Szumowskiej oraz w serialu HBO. Prywatnie jest związana z reżyserem, Pawłem Pawlikowskim. Bela nie jest jedyną polską supermodelką, z którą w ostatnim czasie współpracowała Zara. Przypomnijmy, że gwiazdą Logbo Oku Denec na sezon jesień-zima 2018 była Ania Rubik. Małgorzata Bela w kampanii Zara. Małgorzata Bela dla Zary pozuje na tle miejskiego krajobrazu, ubrana w metaliczną sukienkę, klasyczny garnitur, czy kombinezon w głębokim seledynowym kolorze. Projektanci marki zachęcają nas do noszenia japonek na obcasie, czy klasycznych t-shirtów z nadrukami w połączeniu z eleganckimi spódnicami midi. Na co dzień proponują założyć cekinowy top, który dzięki odpowiedniemu doborowi dodatków, wygodniemu szoperowi i delikatnemu makijażowi, przestanie kojarzyć się tylko z wieczorowym wyjściem. Zdjęcia Małgorzaty Beli w kampanii Zary obejrzycie w naszej galerii.